Warszawa, sobota południe, przyjechałem z czynności swoich, rodzicielskich również. No co, zabieram was na spacer 5 km do lasu. Pogoda piękna. Wiaterek chłodno, 11 stopni dzisiaj rano, bo nie wiem, teraz za 13 chyba. Czasami pada deszcz, czasami świeci słońce, jak w życiu. Dzisiaj może dokończę krzesło, wiecie, te, które zacząłem wczoraj. No i mi nie poszło do końca, więc przerwałem nagranie. Może dzisiaj kupiłem śruby odpowiednie, może dzisiaj się uda skończyć. A jak nie, no to się nie skończy, bo nie potrafię pewnych rzeczy zrobić. No, nie wszystko trzeba potrafić. Nie ma co się z tym, wiecie, szczypać. Wiaterek może mnie nie słychać dobrze. A póki co biegnę, jak mi przyjdzie coś do głowy, to się zatrzymam i pogadamy. Nie wiem, jak to zacząć, bo nie jestem mówcą. Jak wiecie, swoją myśl przekazuję w sposób być może za brutalny dla was, dla człowieka przeciętnego niestety. Dlaczego tak robię? Bo forma przekazu jest bardzo istotna. Ja wiem, że ta forma moja przekazu, tego co chcę powiedzieć, w jaki sposób myślę, nie trafi do wszystkich, a wręcz trafi do nielicznych. Każda osoba, chociaż pojedyncza, jeżeli wyciągnie wnioski z tego, co mówię, dla siebie pozytywne i zmieni w jakiś sposób postrzeganie świata i tego, dlaczego cokolwiek się dzieje w jego życiu, no to będzie sukcesem tej osoby przede wszystkim, tak? Teraz pamiętajcie i zapamiętajcie, ja nie mam żadnego wykształcenia psychologicznego, żadnego w tym kierunku. Z kolei mam duże doświadczenie życiowe i wiele set godzin swoich przemyśleń na temat życia. Oprócz tego wiele pochłoniętych materiałów, jakichś specjalistycznych jednak, bo swego czasu słuchałem bardzo dużo podcastów, a wcześniej książek czytałem. Więc ta wiedza nie bierze się znikąd, tylko bierze się z chęci poznawania świata, tak? Z chęci rozpoznania, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej, dlaczego ludzie reagują w pewien określony sposób i z czego to wynika, bo no i musiałem dochodzić, wiecie, do tego sam zupełnie. I to jest taka zdrowa ścieżka dochodzenia do, wydaje mi się, właściwych wniosków i prawdy. Oczywiście, jak wiemy, prawda zawsze boli, zawsze. Boli mnie też. I wytrąca nas z pozornego dobrostanu. Z pozornego mega dobrostanu i z tej strefy oklepanej komfortu. Ci, którzy chcą słuchać mnie, niech słuchają. Ci, którzy negują mnie w całej rozciągłości, niech spadają. Widzicie, tu się odzywa moja dyplomacja znowu. Nie potrafię dobierać słów tam i nie potrafię głaskać się, przede wszystkim głaskać nawet swoich najbliższych, bo przekazuję informacje wprost, tak? Nie dookoła, nie naokoło, na okrętkę, tylko wprost. Ja wiem, że to, że ja ryzykuję wtedy. Ryzykuję odbiór w pewien określony sposób. Odbiór negatywny być może osoby, która słyszy cokolwiek ode mnie. Ale jeżeli to ziarno tej informacji takiej prawdziwej trafi na podatny grunt, czyli na osobę, która przynajmniej będzie chciała zmierzyć się z tym, co powiedziałem, no to może wyciągnąć zupełnie inne wnioski, niż jej się przed sekundą wydawało.
Taki ze mnie mówca tam, wiecie. Nie chodzi mi tutaj o jakieś was tutaj naprawianie, czy jakieś moralizowanie i w ogóle te sprawy. Ja tylko sobie mówię. Mówię na swoim przykładzie, jak postrzegam świat. Nie musicie tego przyjmować zupełnie do siebie. Albo zastanówcie się też troszeczkę, czy to może być prawda, czy to jest właściwe to, co mówię, czy niewłaściwe. Nie wiem, jakaś tam rozkmina, żeby nastąpiła, nie? A nie tam scrollowanie, przewinięcie dalej, albo zatrzymanie i wywalanie jakby subskrypcji w ramach odwetu, że co ten hydraulik tu mi pierdzieli, nie? Bo tak było ostatnio. Ponieważ forma mojego przekazu, jak chlejesz, to nie klikaj, tytuł, nie? To wiadomo było, że się ludzie odklikają, tak? Ale byłem świadomy tego tytułu, jestem świadomy tego, co mówię, bez, i nie zwracam uwagi jakby na konsekwencje tego, co powiedziałem. I tak miałem w życiu i mam, niestety. I co wam powiem z doświadczenia, że prawda zawsze się sama obroni i nie widzę minusów tego w ogóle, tylko właściwie same plusy, bo żyje mi się bardzo dobrze przez te swoje właśnie myślenie zdecydowane w jednym kierunku, czyli chyba to jest najważniejsze. Ja osiągnąłem swój dobrostan umysłowy, co jest chyba najważniejsze, no jakiś czas temu, nie od razu. Oczywiście można szlifować i wzrastać jeszcze wyżej. Staram się to robić. Piękny drapieżnik, nie wiem co to jest. Kto to jest? Co to jest, jaszcząb czy jak się zwie ten drapieżny ptak? A jest. Gdzie on jest? To jest jego rewir. Tutaj. O, jest. Widzicie? No, a troszeczkę o domku. Dzisiaj to krzesło mówiłem, że będę kończył, nie? Bo już mówiłem w tym materiale. Kupiłem śruby nowe. Te wkręty do metalu niezbyt się nadały jakby, tak? No, musiałem kupić jakieś śruby na przeszczep, przewiercę i przykręcę to oparcie przynajmniej. No i siedzisko. Także być może będziecie to widzieli jeszcze w tym filmie albo w kolejnym. Widzicie, przyjechałem, najeździłem się jak dzik dzisiaj od rana samego, ale pomimo wszystko idę. Czy był lał deszcz, czy wiałoby, czy było zimno, czy nie zimno. I tak bym poszedł do lasu na swój spacer 5-kilometrowy spacerobieg, bo właśnie tylko taka efekty, co przynosi nam w życiu. Efekty, żeby osiągnąć ten dobrostan swój, umysłowy, no to niestety regularne wychodzenie ze swojej tej strefy nieszczęsnej, to oklepane słowo nie lubię, ale nie przychodzi mi do głowy inne w tym momencie. I to pozwala wierzyć w siebie cały czas i być zadowolonym z siebie. Wy to odbieracie jako arogancja, pewność taka siebie, brak pokory. Nie, po prostu ja wiem, na co mnie stać, a stać mnie na bardzo wiele. Właśnie z tego powodu, że większą część życia swoją wychodzę ze strefy komfortu i idę na te bicze wodne. Myślicie, że mi się chce? Zawsze mózg mówi, nie, siedź pod kołderką ciepłą. Nie. Właśnie, żeby swojemu mózgowi pokazać, kto tu rządzi, bo to ja rządzę, a mózg jest na moich usługach. To jest część mnie, tak? A dzisiaj ogórki robi.
chyba w końcu, bo już parę dni leżały, bo przeziębiona była później praca, no ale myślę, że będą dobre i tak. A przy okazji pewnie nagra jakiś materiał, bo też Ewa, moja partnerka, niesamowita kobieta z bardzo dużą wiedzą i wrażliwością, co czasami nie jest dobre, ta wrażliwość aż taka. No nagra wam materiał, może ja go wstawię tutaj kawałeczek, co ona myśli, bo bardzo dużo rozmawiamy, czasami ta rozmowa, no to jest twarda rozmowa, tak? Twarda rozmowa i każdy z nas wyciąga wnioski z tego, z tych rozmów. Ja również staram się. Szkółka leśna. Piękna. No, jesień powoli się rozgości u nas już, ale jest mega i tak fajnie. Pamiętajcie, jest sobota, południe. Ja troszeczkę opowiem, dlaczego lubimy być z Ewą sami. Dlaczego nie mamy przyjaciół? Dlaczego nie pędzimy życia towarzyskiego? I oprócz tego, że jesteśmy introwertykami, to jeszcze jest kilka innych przyczyn, chyba ważniejszych nawet, bo jak wiecie, introwertyk całkiem dobrze daje sobie radę w towarzystwie, tylko później musi odchorować. Też tak miałem. Chodzę już do wioseczki. Dziękuję wam za spotkanie. Zupełnie inne chyba niż zwykle. Krzesło chyba będzie robota w innym filmie, co? Tak myślę. Albo będzie jak będzie. Zobaczymy, nie? Także wiadomo, że powiem. Hejterom wiecie co w co, nie? To jest zapożyczenie od doktora, jak ktoś zwrócił uwagę. Być może słusznie, nie wiem. Doktora Szewko, tak? Daleki, Bliski Wschód i komentarze na ten temat. Kanał fajny. Polecam. Szewko i coś tam, jakiś dalej tytuł. Kończyłem. Łapki w górę, subskrypcję poproszę i wirtualna kawa również, bo tak sobie się na darmo nie produkuje. Hej. No i ten widok zawsze cieszy oko, nie? Pięknie to wygląda. Piękne miejsce.